Moi drodzy, mamy już kolejnego gościa. Tym razem na żywo w studiu we Wrocławiu. Grzesiek Grzyb, witamy serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, ciebie również. Kierowca Peugeota w Polsce. Kierowca, który, tak jak mówiliśmy przez całą audycję, no, powrócił na trasy radiowych samochodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2011. To ważne wydarzenie w karierze twojej sportowej, prawda? Nie, no oczywiście. Dzięki wsparciu Peugeot Polska miałem szansę ponownie startować w pełnym cyklu. Rajdowych, samochodowych Mistrzostw Polski. No, oczywiście, że bardzo, bardzo m, chcę rywalizować tutaj z naszymi asami, z naszymi m, m, polskimi kierowcami na, na, na trasach e, u nas w kraju. Ponadto, no, mieć możliwość zaprezentowania się kibicom, no bo wiadomo, że tych kibiców zawsze mamy najwięcej, oczywiście też tutaj. E, jednakże, no, też nie ukrywam tego, że bardzo chcę startować również w innych częściach. Przynajmniej Europy, no, no na pewno ponosi, podnosi to poziom e, moich umiejętności jako kierowcy, e, bo, bo jeżdżenie jednak po różnych odcinkach mm -hmm. specjalnych na pewno pomaga Buduje, i nie przeszkadza. Tak, oczywiście, mm -hmm. bez dwóch zdań, ale tak jak mówię, no nie można zapominać tutaj też o naszym krajowym podwórku, tym bardziej, że no, jak lista na Rajd Karkonowski pokazuje, e, nie, niesamowicie silnie obsadzone w tym roku są mistrzostwa Polski i każdy. Naprawdę dysponuje doskonałym sprzętem I myślę, że, że no faktycznie jest fajnie się z kim pościgać I ta rywalizacja będzie zacięta A Tych zawodników, z którymi będziecie się ścigać Będzie wielu, ale jeden jest pewnik To jest Braem Bufier, prawda? A no oczywiście, no Bufier jest no, Bufier jest przede wszystkim naprawdę Jako jedynym z nas Prawdziwym kierowcą fabrycznym no, W tej chwili jest, jest no, W tej chwili jest na rajdzie jauty, tak? Jedzie kolejnych 250 km OS-owych na zawodach wróci pewnie w niedzielę czy w poniedziałek i w środę już będzie z powrotem u nas na kolejnym rajdzie tak także naprawdę przygotowany jest wyśmienicie dodatkowo dysponuje najlepszym sprzętem bo nie ma, co, nie, nie ma co ukrywać z racji jego pozycji. Czyli, tak jak wspomniałem, że z kierowcą fabrycznym dysponuje wszystkimi najnowszymi upgrade'ami i unowocześniami, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jego znajomość samochodu, ustawień. Wielokrotnie to on właśnie pracował przy tak, rozbudowie tego. Tak razy. jest, więc, więc no, oczywiście tym, pod tym względem nas wszystkich przerasa. Natomiast, e, no cóż, to nie znaczy, że my mamy składać broń i przyjąć, że walczymy o drugie miejsce wszyscy po kolei. No, każdy będzie się starał oczywiście wygrać nie tylko z nim, ale z poszczególnymi również. Z innymi zawodnikami, ale, ale no, na, pewno, na pewno będzie nam niezwykle ciężko, no, to jest oczywiste. Rajd Karkonoski, możesz powiedzieć, że jesteś, no, jak gdyby u siebie, prawda? I kiedy rozmawialiśmy z Markiem Kisierem na początku tej rozmowy, powiedział tak, Brałem Bufię, to jest pewnik, ale jest wielu kierowców, którzy będą walczyć I powiedział, no tak po cichutku, liczymy na tego gościa, który jest z Wrocławia, który mieszka we Wrocławiu, liczymy na Grzeszkak, żeby on powraca na te trasy. Ale, 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 takie. No, ja są dosyć duże. No to cieszę się, że, że gdzieś tam liczą na nas również, że, że włączymy się do tej walki. No Oczywiście my również bardzo, bardzo mocno na to liczymy, ale prawda jest też taka, że, że faktycznie się ostatnio gdzieś zastanawialiśmy, że ja już praktycznie 10 lat nie, nie miałem okazji ścigać się na trasach rajdu karkonoskiego, no bo najpierw rajd ten, niestety, nad czym bardzo ubolewam, nie był eliminacją Mistrzostw Polski. Następnie ja nie startowałem w mistrzostwach polskich, i tak zawsze się mijałem jakoś z tymi, z tymi zawodami przez ostatnie 10 lat. Jak donosi nasz słuchacz w 2002 roku, ostatni wywóz, ten z 206 xs czyli tak. spora przerwa jest. Ale tak, też pozytywne tak. jest to, że um, dla Ciebie jest to pozytywne, dla kierowców, którzy będą prowadzić samochody kategorii Super 2000. Marek się powiedział, że to nie jest taki szybki rajd, ten rajd jest bardziej techniczny czyli taki no mniej więcej jak był, prawda, jak był z tego co pamiętasz. No ja jak zawsze sobie przypominam, to rajd karkonoski był niesamowicie trudnym rajdem, naprawdę, pierwszy raz, w ogóle e, z rajdem karkonoskim to taka ciekawa może troszkę historia się e, mi przypomina, że e, jeżeli robiłem, jak w pierwszym sezonie moich startów, czyli w 97 roku, no już parę lat temu, robiłem zapoznania do różnych ja, rajdów, nie ta, to no rajdowa, nie, nie, <laughs> w 97 roku, tak, do wszystkich rajdów robiłem zapoznanie, i e, przyjechaliśmy na rajd Karkonoski, to zadziwiła nas niesamowita liczba zakrętów. Że tam faktycznie zakręt, zakręt, zakręt. Oczywiście te trasy były dosyć szybkie ale faktycznie były niesamowicie techniczne, że tych zakrętów było bardzo dużo, że nie wystarczył nam po raz pierwszy jeden zeszyt e, do zapisania w cudzysłowie, tylko tych mm. naprawdę, tych, tych, tych kartek poszło sporo. E, faktycznie wiele, wiele też partii ciężko było mi zapisać i to wszystko mi utkwiło właśnie w pamięci. I tak zapamiętałem ten rajd. Inna sprawa, że, że faktycznie na rajdzie karkonoskim jeszcze nigdy nie dane było mi wygrać, nawet w klasie, na poszczególnych, przede wszystkim mm. w klasie, bo w poszczególnych rajdach zawsze e, za którymś razem... E, Udało mi się wygrać. Jak tak popatrzę, to nie wiem, Rejd Polski, Krakowski, Rzeszowski. No wszędzie gdzie sobie nie będzie. Podję... Tak mhm. na Karkonoskim zawsze gdzieś tam byłem, jak nie drugi, to trzeci. Gdzieś zawsze mi czegoś brakowało, no także bardzo bym sobie życzył, żeby w tym roku, w tym roku powetować sobie po tych 10 latach nieobecności tam. No ale, ale tak jak wspominaliśmy, no, rywalizacja będzie niesamowicie zacięta. Samochodem szybkim, samochodem bardzo skutecznym, samochód kategorii Super 2000. To jedna sprawa i takie cudowne urządzenie do, do ścigania się w Polsce, prawda? Nie no, oczywiście Super 2000 jest wspaniałym autem W tym roku startuje Peugeotem, bardzo się z tego cieszę Nawet namówiłem Maćka Rzeźnika, żeby też takim autem wystartował i, I myślę, że będzie niesamowicie zadowolony W tym roku dysponujemy egzemplarzem, którym w zeszłym roku startował i dwa lata temu Tomek Kuchar no jest on oczywiście przygotowany według najnowszych upgrade'ów. Mamy mieć już od tego rajdu mam obiecany i bardzo gorąco na to liczę najnowszy silnik, czyli ten mocniejszy w specyfikacji. Ten C, on się jakoś tak fachowo nazywa. No ABC, no, tak ABC, mówimy, no, więc my C. mamy C, więc C. mam nadzieję, że. O za rok fa... D. No, <laughs> tak więc mam nadzieję, że faktycznie dostaniemy najbardziej topowy samochód. No i teraz tylko w zależności od tego, jak my będziemy potrafili go wykorzystać, takie będą wyniki, bo, bo auto na pewno jest konkurencyjne, auto na pewno jest stworzone do tego, żeby wygrywać, bo pokazuje nam to bufie. No właśnie, a czy trudno jest się przesiąść ze skody Fabi Super 2000 do Peugeota 207 Super 2000? No muszę przyznać, że są kompletnie dwa różne samochody Oczywiście mają silniki o podobnej mocy Skrzynie, niby hamulce Wszystko niby ma, miałoby tak samo działać A jednak jak się jeździ jednym autem, a drugim To są dwa kompletnie różne samochody Jak przed rajdem Elmotu Czy teraz rajdem Świdnickim się tak nazywał mhm. prawda? Miałem tylko jeden dzień Na zapoznanie się z samochodem Dokładnie piątek Szybko rano udało nam się zrobić BT I zaraz po BT pojechaliśmy na kawałek swojej drogi Zrobiłem tam 15 kilometrów Zaraz stamtąd szybko lecieliśmy na oficjalny testowy i muszę przyznać, te pierwsze kilometry były takie, jak to się u nas mówi, bardzo kwadratowe. Nie mogłem do końca się poczuć, tak auto mnie cały czas straszyło, gdzieś mi uciekało, prowadziło się tak dla mnie dużo bardziej jak karting. Nie było takie miękkie, elastyczne, ale no do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Troszeczkę zmieniliśmy ustawienia. Tutaj dzięki pomocy inżyniera z Francji bardzo, bardzo udało nam się to, to zmienić. No i jak życie pokazało, już na odcinku testowym potrafiliśmy wygrać odcinek testowy i na razie byliśmy konkurencyjni. Fakt, że mnieliśmy... Gdyby nie te kapcie, no to tak, ta sytuacja no to... wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, dokładnie. No ale to jest grybanie Myślę, że na razie karkonowskim no, będziecie mogli pokazać ten taki swój pazur, e, prawdziwy to, z czego jesteście znani. E, także. Sprawą samochodu klasy WRC. To było pytanie od Radka typy. Być może to pytanie słyszałeś, um, który bardzo cię cenię jako kierowcy i bardzo ci kibicuje, ale pytał się właśnie o WRC, o doświadczenia. O emocje związane z tym samochodem. No co mogę powiedzieć, Radziu, to jest niesamowite przeżycie, naprawdę. <laughs> oczywiście możemy mu powiedzieć, że auto Super 2000 są super, bo są super, bo są, są gitara, ale, ale auto w WRC jest po prostu zupełnie z innej planety i okej. Okay, A to ja... zawsze ma moc chyba do przyspieszania. Znaczy tak inaczej, prawie, że... ja miałem przyjemność jechać już trzy razy w WRC, tak? Bo pojechałem Ride Eger z Kodą Fabią w WRC i pojechałem dwa rajdy Fordem Focusem w WRC. No to oczywiście Fabia przyspieszała, zrobiła na nas Kolosalne wrażenie, mm -hmm. ale dopiero Ford Focus pokazał mi, co ci panowie tak naprawdę czują. Yy, ci najlepsi, tak? Czyli tam mm -hmm. LEP, ożje i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu są auta z innej epoki. No, niesamowite, Niesamowita trakcja, yy, przy tak jak, tak jak mówimy, oczywiście osiągi, ale oczywiście też hamulce i tak dalej, i tak dalej. Nawet mieliśmy taką sytuację teraz, że przed ostatnim OS-em yy, mieliśmy niepewne warunki. I musieliśmy, dwa razy nawet zmienialiśmy opony, bo, bo nie wiadomo, czy będzie było, czy będzie padać, czy, nie, czy będzie sucho. Cały czas dostawaliśmy różne telefony i suma sumarum wyjechaliśmy na mokrym ogumieniu. I Jarząb, czyli Robert Hundla mówi do mnie: kurde, no daliśmy dupy, bo popać jak jest sucho, a, a trzeba było jechać na suchym, na suchym a, nie, a nie mokrych, no, mokrych oponach, A ja tak w głębi duczyń się nie odzywając, mówię. Robercik spokojnie, Pan się nie martwi, bo ja wiem, że i tak tym autem jeszcze za wcześnie hamuje. Mhm. Więc jak ja będę hamował w tym samym miejscu na tych okłonach, to i tak zahamuje. a czas będziemy mieli taki sam, a wystarczyło wykryć tak ten czas. I faktycznie y, taka sytuacja miała miejsce, także sam widziałem, ile jeszcze mam rezerwy w tym samochodzie, zdawałem sobie sprawę, tylko nie potrafiłem y, po prostu jeszcze tego wykorzystać. No bo y, jedynym problemem w tym aucie to są oczywiście jego koszty, bo jak mówimy o tym, że Super 2000 jest drogim samochodem, to WRC jest po prostu nieosiągalnie drogim samochodem i, mhm. i przejechanie się. 10 kilometrów przed przed rajdem, czyli 10 kilometrów testowych, no to jest kompletnie bardzo, bardzo mało, bo to jest ciężko inaczej nazwać. I kosztuje później... wiele. Tak, kosztuje wiele i później trzeba wsiąść do rajdówki i już gonić na złamanie karku, no to naprawdę ciężko jest się tak szybko przestawić i naprawdę trzeba tej pracy troszkę poświęcić. Bo czy ty, samochody prywatne, samochody, ty, te, którymi poruszasz się na co dzień, też zmieniasz tak często jak, jak rajdówki? <grym> nie, nie, nie. Nawet byłem ostatnio u siebie w liceum na takim spotkaniu bardzo miłym w tym tygodniu i dostałem takie pytania: a czym pan jeździ tak na co dzień, panie Grzegorzu? No, mi uczniały Ja mówię, słuchajcie, yy, Jariską żony. <laughs> nie, nie, najczęściej tak przemieszczam się z zupełnie małym, spokojnym samochodem. No, a, no, a w ogóle tak. na tak. Dzisiaj do Ciebie tak. przyjechałem skuterem i byłem przeszczęśliwy, bo szybko mógłbym się przemieścić z punktu A do punktu B. Nie pamiętam kiedyś, jak też zaczynałem prowadzić program. Ee, no i wyobrażenie kierowcy rejdowego, który przyjeżdża do rany, prawda? Lancerem, wypasionym. No, tutaj. Duchką, wypasioną, tutaj. A jednak mhm. e, na taki spokój też jest potrzebny. Wielu kierowców mówi, że mówisz, odpoczywa wtedy, kiedy może sobie spokojnie pojechać, po cichutku, prawda? Bez... Słuchaj, zdecydowanie. Ja, okej, okay, jak byłem młodszy, miałem 17, 18, 19 lat, no to nie ma co oczywiście opowiadać bzdur. Wtedy były to czasy... Jeździesz rajdówką na co dzień. Jeździłem rajdówką na co dzień. Najpierw wyścigówką, bo to były czasy pucharu ciękoczętu, ale wyścigowego, bo od tego mhm. zaczynałem i faktycznie wtedy to był pierwszy puchar taki markowy, który powstał. No więc to co chwilę trzeba było się czegoś nauczyć. Tu nawet gdzieś nie dałem rady skręcić i w jakiś krawężnik wjechałem, więc trzeba było wahać, wymienić. No, ale jak to się mówi, jak się nie nauczysz, jak nie uderzysz, to się nie nauczysz, prawda? Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I tutaj podobnie. Natomiast no, jesteśmy już na tyle doświadczonymi kierowcami i ludźmi też już nie, po części. Tak więc no, dzisiaj zupełnie z innej perspektywy patrzę na to. Mam już zupełnie inną wyobraźnię drogi, e, sposobu zachowania się na niej i tak dalej, więc okej, okay, nie jeżdżę super wolno, natomiast jeżdżę przede wszystkim Wszystkim mega staram się jechać y, płynnie i spokojnie, no, tak, żeby nie przeszkadzać innym, ale też, żeby nie tracić zbyt y, dużo czasu w samochodzie. No bo kierowca to ja taki człowiek, który posiada y, pewne specjalne umiejętności, y, które ale może jest wykorzystywać także. Na co dzień chociażby. Nie, nie zawsze policjant chce to zrozumieć, że wie pan, panie, 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 panie władza, ja jednak jeżdżę w rajdach, ja zahamowałbym, jakbym co nieważne, że jechałem 10 km na godzinę. Oczywiście to żartuję, ale, ale. Zdarza się tak, że zatrzymujecie policja i mówią, o pan Grzegorz. Ale to tylko w, w okolicach Rzeszowa, bo tam jestem bardziej rozpoznawalną osobą. Tutaj na całe szczęście nie, tak naprawdę. Bo na to... całe szczęście czy nie na Na całe szczęście, szczęście bo na można szczęście. luźniej żyć, że tak powiem. Tak, tak, ale po, poza tym no, rajdy nie są aż tak. Popularną dyscypliną sportu, tak więc. Tak Grzegorz, Grzegorz Leb, kierowca fabryczny porzata w Polsce, jest w tej chwili gościem w odcinku specjalnym. Bardzo ciekawe w zasadzie nie pytania, a takie stwierdzenie jednego ze słuchaczy, który napisał tak. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o sporty motorowe, to chyba jest to sport, gdzie większość zawodników to bardzo kulturalni ludzie. Rywalizacja jest, ale chyba w najlepszej możliwej formie. Przynajmniej tak to wygląda. To chyba z naszej rozmowy tak wygląda, że jest, że jest dobrze. Nie, zdecydowanie. Ja powiem Ci taką e, i Państwu taką anegdotę. Kiedyś przed rajdem, na rajdzie Barum, przed jednym z odcinków specjalnych, gdzie no uważam, że zrobiłem jeden ze swoich życiowych wyników, bo wygrałem klasyfikację wśród aut napędzanych na przednią oś. Mało tego, zmieściłem się w pierwszej dziesiątce bodajże na ósmym miejscu, właśnie jechaliśmy z Robertem Suzuki Swift, e, wtedy reprezentując też team Suzuki Polska między innymi e, i ścigaliśmy się z kierowcą fabrycznym, którego wszyscy kibicerajdowi doskonale znają był to Jean-Joseph Jean i jadący fabrycznym Clio i faktycznie mhm. różnica była minimalna między nami cały czas ścigaliśmy się na sekundy e, i zamiast tak jak to można powiedzieć kurczę być taki zawzięty, że tu jakiś Facet z Polski z nim wygrywa, który jedzie prywatnym samochodem, a on kierowca fabryczny miał tu przyjechać, wygrać, a, a, a przegrywa. A tutaj to mówi do mnie przed jednym. Tak, siedzimy zupełnie na budce w, w przystanku autobusowym tuż przed odcinkiem specjalnym, tam jest tak chwilę a przerwy. Ubieramy się, różnią do mnie. No tam oczywiście Good Luck. Y, powodzenia baw się dobrze, naprawdę. I za każdym razem me, mega przyjazna atmosfera, z uśmiechem na ustach, bez żadnej zawiści. Mówi, no okej, okay, trudno, no, tym razem przegram, następnym razem wygram. Także także to mi się strasznie podobało i, i muszę przyznać, że pierwszy raz od takiego gościa, do którego taki, oczywiście do wszystkich zawodników i konkurentów mm. ma się olbrzymi szacunek, no mm. ale to jednak już jest taki zawodnik z wyższej półki, do którego ma się. Taki respekt się Ale budzi. to może była taka taktyka, prawda? On może spodziewał się innej reakcji, takiej bardziej zadziornej. Powiedzieć coś takiego i za kierownicą wymięknąć. Nie, De? nie, no to widział od samego początku, że idziemy na żeletki i naprawdę jechaliśmy na 120% od początku do końca i fakt, faktem i on, i my, i cieszę się oczywiście, że nam się udało, natomiast myślę, że nie, myślę, że to wynikało po prostu z jego osobowości i mhm. też z poziomu, jaki reprezentuje. No to jest facet, który, który wtedy zarabiał na ściganiu się, reprezentował pewien poziom, miał oczywiście świadomość tego poziomu, nie zawsze wygrywał, bo startował w WRC, więc przegrywał z tymi najlepszymi, akurat typu LeB czy Colin McRae i tak dalej, i tak dalej. No tym razem przyszło mu przegrać z jakimś tam panem grzybem, ale następnym razem wiedział, że nie przegra, więc po prostu pogodził się z tą porażką, aczkolwiek walczył do samego końca, próbując z nami wygrać. No zapewne wielu jest kierowców takich, no także w Polsce, którzy reagują w sposób nieco inny, także na świecie na pewno takie przypadki były, no ale niestety nie zdążymy już o tym porozmawiać, bo zostało no, dosłownie minuta. No zawsze się w zagadam. No, już się <laughs> musimy żegnać. Dawno jeszcze nie było w studiu na żywo, tak zawsze telefoniczne, telefoniczne Ale jak się jeździ tyle rajdów Jak się tak często zmienia samochody rajdowe Jak się jeździ poza całej Europie No to, to tak to wygląda po prostu że te no kontakty, tak, to tak, tak. Tak, tak, tak po prostu mają tak wyglądają, o tak, tak to nazwijmy. Grześku, mamy 20 sekund, żegnamy się powolutku Grzegorz, Grzyb, Marek Kisiel i Dadyk Typa, byli dzisiaj głośni w odcinku specjalnym. Serdecznie dziękuję Ci za Was Dziękuję bardzo. Do studia. Słyszymy się już za tydzień i powodzenia na Radzie Karkonowskim. Tu mogliście. nie dziękuję, żeby nie zapędzić i wszystkich bardzo gorąco zapraszam, bo będzie cudowny rajd, na pewno. To będzie dobry rajd, będzie Pan zadowolony. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia.